Witam serdecznie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo Rozmowę Ściśle Jawną, a dziś moim Państwa gościem jest Mariusz Gosek, poseł Solidarnej Polski, Zjednoczona Prawica. Dobry wieczór, panie pośle, witam. Kłaniam się, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Panie pośle, projekt, który zaostrza kary za szpiegostwo, ruszył z miejsca, jest nadany numer druku, jest projekt dostępny na stronie Sejmu, projekt poselski, który ma zaostrzyć kary za szpiegostwo nawet do dożywocia. Jak pan ocenia ten projekt? Pan się z nim zapoznał, zresztą pan się też tematem interesuje, stąd pytanie o pana opinię. Bardzo dobre przepisy, które już w mojej opinii kilka miesięcy temu powinny zostać wdrożone wobec tej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Mówię tutaj o wojnie i napaści reżimu Putina na niepodległą Ukrainę. Projekt, który zaostrza kary za szpiegostwo, artykuł głównie 130 kodeksu karnego, który penalizuje te przestępstwa szpiegostwa i za współpracę z obcym wywiadem, z wywiadem obcego państwa, osoba, która zdecyduje się na tak daleko idące przestępstwo względem państwa polskiego i sprzeniewierzy się idei i racji, polskiej racji stanu, będzie jej groziło nawet dożywotnia kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Są też kary 5-8 lat. Te najniższe, czyli granica, że najniższa kara to jest 5 lat, a tak faktycznie jest 8, bo to jest w tych przepisach dość określone jasno, jeśli chodzi o jakby stopień tej współpracy, tak? Tak. Ale istotne też jest to, że tam są, panie redaktorze, te tak zwane dolne granice, czyli sąd nie będzie mógł orzec kary niższej niż 5 lat. I tam są wprowadzone też te pewne gradacje tych kar bezwzględnego pozbawienia wolności w sytuacjach określonych przepisami tej ustawy i zapisami tej projektowanej ustawy. No właśnie po to, że to, co pan redaktor słusznie i wielokrotnie podkreślał, również na antenie telewizji Republika, że dzisiaj w istocie za szpiegostwo groziło 2-3 lata więzienia. Wiemy też, jak te kary wyglądały, a to musiało się diametralnie zmienić. Zwyczajnie każdy musi wiedzieć, że jeżeli podejmie się współpracy z wywiadem obcego państwa, spotka go nieuchronna kara i bardzo surowa kara, nawet dożywotniego pozbawienia wolności. A co w takim razie z kwestią dezinformacji? Bo to również jest w tym projekcie, co niektórzy w mediach społecznościowych krytykowali ten zapis, ten projekt zapisu, wskazując, że może to być wykorzystywane politycznie. Panie redaktorze, ale wiemy dzisiaj, jak wielkie spustoszenie też może siać dezinformacja. I tak jak socjologicznie też się mówi, że niemówienie prawdy też może stanowić kłamstwo, tak dzisiaj wiemy, jak dezinformacja jest szkodliwa dla suwerenności państwa demokratycznego, jakim jest Polska. Dezinformacja też jest penalizowana i dezinformacja może również stanowić, może być również wpisana w zakres popełnionego czynu zabronionego. Szpiegostwem może być również dezinformowanie poprzez na przykład współpracę ze służbami, załóżmy, Federacji Rosyjskiej i pełniąc jakąś określoną funkcję państwową, dezinformowanie określonej grupy osób po to, żeby działać na korzyść tego obcego państwa. Czyli a co z kwestią świadomości takiej współpracy i ewentualnej nieświadomości? Jak w pana ocenie ten przepis będzie interpretowany? Panie redaktorze, dzisiaj już wszyscy muszą wiedzieć i to nie jest tak, bo właśnie często podnoszą przeciwnicy tych projektowanych zmian, że osoba nie była świadoma. No ja powiem tak, naprawdę współpracując z obcym wywiadem czy z ludźmi, którzy są pochodzenia na przykład rosyjskiego i decydując się na ujawnianie jakichś informacji, gdy taka osoba mówi, że nie była świadoma, to zwyczajnie to są groteskowe czasami tłumaczenia i osoba tutaj, taki delikwent musi wiedzieć, że jest stosowana ta zasada dura lex, sed lex, twarde prawo, ale prawo szczególnie w tym zakresie, bezpieczeństwo państwa polskiego jest tutaj kluczowe. Oczywiście zgromadzony materiał dowodowy, czy to przez służby wywiadu,
wywiadu, kontrwywiadu czy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem prokuratury i w tym zakresie, gdy będzie się takie postępowanie kończyło zarzutami, a ostatecznie skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, to będzie to oceniał sąd w postępowaniu dowodowym. Tam będzie oceniał ten zgromadzony materiał, ale też ja byłbym właśnie, jestem osobą, która no jednak jak widzimy te przypadki i właśnie tą ochronę czy osłonę, czy taki modus operandi, model działania obrony tych osób, które zostają przyłapane na szpiegostwie i mówienie przez nich, że oni nie wiedzieli, że współpracowali z kimś tam, a ta osoba to przekazywała dalej, no nie, no już to znika i te osoby muszą być świadome, że podejmując się takiej współpracy, to one muszą wiedzieć, czy nie odbędzie się to kosztem interesu państwa polskiego. To jak teraz będzie wyglądało procedowanie? Projekt jest w Sejmie, ma przejść, przynajmniej tak wynika z nieoficjalnych informacji, szybką ścieżkę ze względu na całą sytuację obecnie. No i pytanie w pana ocenie, czy opozycja poprze ten projekt, czy też nie? Czego się pan spodziewa? Panie redaktorze, tak jak pan wskazał, dla projektu został nadany numer druku, jest on w Sejmie na tak zwanej szybkiej ścieżce legislacyjnej, albowiem tak jak pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, nie jest to projekt rządowy, tylko projekt poselski. Do 30 dni, czyli ja się spodziewam, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu on będzie procedowany, czyli krótko mówiąc trafi do Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Tu pani marszałek ma prerogatywę, zapewne ten projekt trafi do komisji. Tam zostanie poddany pierwszemu czytaniu. Drugie czytanie, trzecie i głosowanie nad nim. Ja głęboko ufam, że to odbędzie się już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które jest w maju przed nami. No i później zobaczymy, jak zachowa się Senat. Ja głęboko ufam, że jednak tutaj cała klasa polityczna powie, że szpiegostwo jest czymś bardzo złym i czasami przynosi, a często tak jest, no nie czasami, tylko przynosi bardzo daleko idące skutki dla państwa polskiego i te kary muszą być surowe i dotkliwe, no bo te dotychczasowe, no powiem wprost, no nie odstraszały i osoby mogły podejmować takie ryzyko. Zwyczajnie się muszą wiedzieć, że współpraca z obcym wywiadem, szczególnie w okresie, gdy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, jest nieopłacalna. Można nawet na dożywotnio trafić do więzienia lub co najmniej być na 25 lat pozbawionym więzienia. Pozbawionym wolności trafić na te 25 lat do więzienia. Natomiast później Senat ma 30 dni na rozpatrzenie tego projektu, który ufam w Sejmie zostanie uchwalony. Ja głęboko wierzę, że tutaj jednak Senat nie będzie czekał tych 30 dni, no ale to już zdecyduje marszałek Grodzki, jakie tempo nada dla tego projektu. I jeżeli będą ewentualne poprawki, wróci on do Sejmu, tam będzie głosowanie nad tymi poprawkami i to już będzie zamykało proces legislacji. Jak szybko w takim razie? Czy możemy się spodziewać, że to wejdzie w życie na przykład w maju, w czerwcu może? Jeżeli nie będzie obstrukcji, panie redaktorze, to końcówka maja jest tutaj realna, a na pewno pierwsza połowa czerwca projekt trafi już z polskiego parlamentu do podpisu dla szanownego pana prezydenta. Po podpisie przez pana prezydenta publikacja w Dzienniku Ustaw. Nie wiem, jakie tutaj będzie vacatio legis, ale uważam, że to będzie 7, maksymalnie 14 dni na wdrożenie tych przepisów. Panie Bośle, ale czemu tak długo czekano z tym, żeby ten projekt się pojawił? Bo przecież no, wojna nie wybuchła wczoraj, wybuchła ponad rok temu. Rok temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Dlaczego czekaliśmy aż tyle czasu, żeby taki projekt, który zmieniał ten no jednak bardzo mocno kontrowersyjny przepis 130, artykuł 130 kodeksu karnego, gdzie de facto, patrząc na statystyki, sądy orzekały za szpiegostwo na rzecz obcych krajów kary nawet pół roku więzienia w zawieszeniu, co było no, kompromitujące, to chyba zbyt łagodne słowo. Panie redaktorze, zgadzam się, że ten projekt jest zbyt późno procedowany. Nie wiem dlaczego, szczerze powiem, nie wiem dlaczego, dlatego że projekt pana ministra Marcina Warchoła został złożony już kilka miesięcy temu w Sejmie. Co prawda temu projektowi nie został nadany numer druku, ale dzisiaj naprawdę trzeba już skoncentrować się na tym. Oczywiście
też cały czas trzeba szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak późno, ale trzeba skoncentrować się na tym, żeby on bardzo szybko przeszedł tą ścieżkę legislacyjną, o której uprzednio wspomnieliśmy, i głęboko ufam, że tutaj nie będzie obstrukcji opozycji, no bo naprawdę ktoś, kto podniesie rękę przeciwko przepisom, które będą gwarantowały Polsce bezpieczeństwo pod kątem działania obcych służb, a przecież widzimy, jakie przypadki i w jakiej ilości są teraz ujawniane, no będzie głosował przeciwko interesowi Polski, przeciwko polskiej racji stanu. Ja nie wyobrażam sobie takiego posła i senatora, który tego projektu nie poprze. A Grzegorz Braun, myśli pan, że zagłosuje za tym projektem ustawy? Znaczy, ja myślę, że powinien. No będziemy się na pewno przyglądać, co zrobi pan poseł Braun. Ja uważam, że każdy poseł, również Grzegorz Braun, powinien zagłosować za tym projektem ustawy. No zwyczajnie ta ustawa stanowi o tym, że każdy, kto zdecyduje się pośrednio czy bezpośrednio, bo naprawdę przestańmy, czy niektórzy niech przestaną udawać, że osoby, które współpracują na przykład ze stroną rosyjską, one nie wiedziały, że te informacje mogły posłużyć na rzecz obcego wywiadu. No przepraszam bardzo, ale trzeba się tutaj w takich sytuacjach trzy razy zastanowić, ale bo to dokładnie ja przypomnę, wiedzą, ale to ja przypomnę tylko, panie pośle, słynną sprawę asystenta posła Józefa Gruszki, który był szefem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw PKN Orlen, Marcina Tylickiego, który został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, postawiono mu zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji, po czym sąd go uniewinnił. Jak, no, bo wiadomo, że to jest też jeden z argumentów wskazujących na to, że jednak mimo wszystko w tych kwestiach trzeba być bardzo ostrożnym. Trzeba być bardzo ostrożnym. Ja znam tą sytuację też i te zarzuty dla pana Marcina, te kwestie też rafinerii Trzebinia, tego wszystkiego, co się wokół tego działo, i sytuację z przewodniczącym Józefem Gruszką, który, jak wiemy, później doszedł do zdrowia, ale nigdy już do czynnej polityki nie wrócił. Faktycznie pan T został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zostały postawione zarzuty, dlatego że istniał pewien materiał, którego w sposób oczywisty nie wiem, ale wtedy nie znam, ale też z przekazów medialnych można było domniemywać, w jakim kierunku ten materiał został zgromadzony, i ostatecznie sąd faktycznie uniewinnił pana Marcina Tylickiego. Ja powiem tak, no, każda sytuacja, szczególnie przy takiej wysokiej jednak karze jak dożywotnie pozbawienia wolności, no będzie wymagała przykładnego badania tych spraw przez służby do tego powołane. Tak jak mówię, czy to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy służby wywiadu, kontrwywiadu, nadzór prokuratury, też merytoryczne sprawdzanie tych wszystkich wątków, okoliczności stawianych ewentualnie zarzutów, przesłanych aktów oskarżenia, później decyzje sądu, ocena tego wszystkiego. No będzie trzeba być ostrożnym, jak w każdym postępowaniu. Ale z drugiej strony, panie pośle, od dawna służby wskazywały, że ten artykuł w obecnym brzmieniu, artykuł 130, wiąże ręce służbom. Służby de facto nie mają możliwości skutecznej walki ze szpiegostwem, z działalnością obcych służb na terytorium Polski. No i teraz pytanie, ten projekt jest tak wszechstronny i tak dobry, że pan nie zgłosiłby żadnej poprawki do niego? On jest, można powiedzieć, doskonały? Panie redaktorze, uczciwie powiem, że on jeszcze będzie konsultowany, bo jak pan redaktor doskonale śledzi te przepisy, ten projekt pojawił się w ostatnich dniach. Ja powiem co do gradacji kar, co do merytorycznego uzasadnienia i co do przesłanek, co do których te kary są przypisane, w mojej opinii. Ja wiem, że one są surowe, ale prawo tutaj musi być surowe i tak działa. No, ale to chyba w każdym kraju, który walczy o swoje bezpieczeństwo wewnętrzne, kary są dokładnie takie, jak w tym projekcie ustawy. No chociażby Stany Zjednoczone, Francja. Tam się na dożywocie ląduje w więzieniu we Francji. W każdym państwie i szczególnie w takiej sytuacji, w jakiej geopolitycznie obecnie się znajdujemy. To, panie pośle, to dlaczego od tych wielu, wielu lat nikt nie podszedł poważnie i nie złożył projektu, który wreszcie zaostrzyłby kary i skutecznie dał narzędzia, skuteczne narzędzia służbom do ścigania szpiegów obcych krajów, i dopiero teraz trzeba było ten projekt złożyć?
Panie redaktorze, sam sobie zadaję to pytanie i uważam, że to jest późno. I ja bo tu też się uderzam w piersi, uważam, że to jest późno. Rozmawiałem o tym wielokrotnie z ministrem, profesorem Marcinem Warchołem. Rozmawialiśmy też wewnątrz Solidarnej Polski. Uważaliśmy, że te przepisy trzeba wdrożyć już dawno temu. No ale tak jak mówię, istotą jest teraz, żeby sprawnie przeprocedować ten projekt istniejący. Diabeł tkwi w szczegółach. To, co pan redaktor też pyta, trzeba się też wnikliwie pochylić nad konkretnymi zapisami. Jesteśmy przed pierwszym czytaniem, natomiast na pewno nie można nie poprzeć tego projektu, krótko mówiąc. I tu, panie pośle, stawiamy kropkę. Miejmy nadzieję, że będzie jednogłośność i wszyscy ten projekt poprą bez względu na barwy polityczne. A ja tymczasem dziękuję. Moim państwa gościem był Mariusz Gosek, poseł Solidarnej Polski, Zjednoczona Prawica. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję, panie redaktorze. Kłaniam się państwu. Ja również kłaniam się nisko. Do zobaczenia.